Siemanko, witam Was w kolejnym warsztacie Seby na kanale Świat Seby. Dzisiejszy odcinek będzie związany z tym oto basenem znajdującym się za mną. A dokładnie co mu dolega, jest to trzeci sezon tego basenu. Jak widzicie u góry, ten cały kołnierz dmuchany jest sflaszały. Ja już próbowałem tutaj różne łatki przyklejać, ale to nic nie dało. Jednocześnie tutaj nadarzyła się okazja ze znajomym się, że tak powiem, dogadałem, który kupił za duży basen, zostawił sobie pompę, a basen dokładnie tych samych wymiarów trafił do mnie i postanowiłem, że tak powiem, zrobić trudną sztukę, tak jak sobie teraz myślę, migracji basenu, przenieść go tutaj na taras i przy okazji, że tak powiem, przelać wodę, tak, żeby ta woda, która jest w tamtym basenie, znalazła się w tym basenie. Spróbujemy to zrobić, ale jak to wyjdzie, nie wiem, bo robię to pierwszy raz. To co, zaczynamy. Tak się oto prezentuje obecny basenik. Jak zapewne widzicie, nie jest idealnie prosty, bo się później okazało, że tutaj delikatny skos jest i ten basen w tę stronę troszkę spada. Także, no, to jak widzicie, jest jeden wielki flak. Już nie ma co się za to brać. Trzy razy dziennie dmuchane, to trochę słabo. To jak widzicie, są założone łatki, ale nie wszystkie, jak widać, trzymają. Zanim zacząłem kręcić ten filmik, zacząłem przygotowywać tutaj podwaliny pod nowe miejsce. Wykorzystałem z tego basenu pokrywę, która jest okrągła, tej samej wielkości. Posłuży jako zabezpieczenie od dołu, pod dnem. Jednocześnie tutaj, jak widzicie, składam takie pianki, to są chyba, czy jak to tam fachowo nazwać. W każdym razie taki podkład, który troszeczkę jeszcze zaizoluje dno, żeby zimno nie szło. Jednocześnie tutaj chciałem powiedzieć, że basen będzie stał na tego typu, zdejmę tutaj jedną, takich oto panelach. One są, jak widzicie, tutaj dosyć zbrojone i mam nadzieję, że to nie padnie. Chyba czas dokończyć tutaj po przygotowania i rozstawienie nowego basenu, który znajduje się w tej chwili jeszcze tutaj w pojemniku. Lecimy zatem. Teraz czas nadmuchać pierścień. Ale pytałem lapsa. Dobra, kołnierz został nadmuchany, wstępnie został rozprostowany na podwalinach, które przygotowałem wcześniej. Teraz zdejmę skarpetki i będę przelewał pierwszą wodę, żeby docisnąć dno i pozbyć się tych wszystkich zmarszczek, które tu widzicie. Zobaczymy, czy mi się uda w jedną osobę. No dobra, wyprostowałem ile się dało. Zobaczymy teraz, dopumpuję pierścień jeszcze troszkę. Dosyć blisko te baseny są siebie. Trzeba sobie życie ułatwiać. Coś sobie przypomniałem. Pamiętacie filmik z najtańszą formą pompy do basenu? Można to wykorzystać także do przetransferowania wody z jednego miejsca do drugiego. Co niniejszym spróbuję tu uczynić. Zaczęło działać. Także póki tutaj jest niższy poziom niż tam,
woda się przeleje, a różnicę przeleje sobie wiaderkiem albo pompą. Zobaczę jeszcze. MacGyver, kurna, się znalazł. Ile się dało, tyle wąż przepchnął sam metodą grawitacyjną. I sobie przypomniałem, że mam taką pompkę. To teraz ten wąż do tej pompki wmontujemy i dociągniemy, ile się da. Tylko ile prąd załatwić. Mniejszym wkładam tę pompkę na dno. O! Końcówkę kabelka kładę do naszego nowego basenu. Woda i prąd. Trzeba ostrożnie. O! O kurde! O w mordę! To się nazywa roz... Jego się cholera nie spodziewałem. Dobra, teraz będzie bezpiecznie. Nie, jak to sobie kuźwa przeciągnie z punktu A do punktu B. Jak słyszycie, pompa jest dosyć cicha. No i tak to mniej więcej bywa. Już chyba godzinę poświęciłem na to. Ale jak widzicie, daję radę w jedną osobę. Dobra, basen już praktycznie jest przepompowany, więc pewnie jesteście ciekawi, jak wygląda trawnik po tym, jak miesiąc czasu, bo mniej więcej tyle ten basen tutaj był, jak po miesiącu wygląda trawnik pod tym. Zobaczcie, trzeba będzie to podlać, może trochę nawieść nawozu, zobaczymy. W każdym razie tak to wygląda po miesiącu braku dostępu światła, tlenu i tych innych spraw. A basen? Basen jest ciut większy, bo nie ma 2,5 metra, tylko 3. Więc jeszcze trochę wody muszę dopompować. Potem będę sprzątał ten syf, ale to tam temat na inną chyba, temat chyba na inny film. Jak myślicie? No i można powiedzieć, że operacja zamiany basenu została prawie zakończona. W tej chwili z racji faktu, że basen poprzedni był na nierównym podłożu, troszkę skosa było, więc nie był w pełni naładowany wodą. Więc tutaj troszeczkę uzupełniam teraz wodę. No ale w każdym razie wygląda to tak. Zostało mi tutaj jeszcze parę tych podkładów piankowych. Niestety już ich nie dam rady dać pod rzeczony basen, ale myślę, że to nie powinno przeszkadzać. W miejscu byłego basenu oczywiście taki wypalony krąg się zrobił, gdzie spadaj. No. W miejscu poprzedniego basenu oczywiście pojawił się taki krąg wypalony, został przeze mnie podlany i wygląda na to, tutaj już trawa jeszcze do końca nie zdechła, więc powinna dosyć szybko odbić. No i tak wkrótce prezentuje się podmiana basenu. Natomiast jeżeli chodzi o poprzedni basen, jest tutaj, on jest szczelny. Jedyne co nie jest szczelne, to ten dmuchany rękaw. Nie wiem jeszcze co zrobię z tym basenem. Może wy macie jakiś pomysł? Jeżeli macie, to zostawcie komentarz pod filmikiem. No i to tyle w dzisiejszym warsztacie Seby. Dzięki, że byliście. Jeżeli jeszcze nie zostawiliście, zapraszam do zostawienia kciuka. Oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie robicie, zapraszam też do subskrypcji, bo warsztaty Seby tutaj są co jakiś czas wrzucane i może coś każdy dla siebie znajdzie. Ja już będę oczywiście kończył. Jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, zapraszam do kontaktu. Linki znajdują się na dole filmu oraz w komentarzu do filmu, czyli opisie, innymi słowy.
Ja się już będę z Wami żegnał. To tyle na tę chwilę. Pozdrawiam. Cześć.